jest we mnie coś. Nie wiem, co mam zrobić. Pakowałem się z tym angielskim. Cholerny Oxford. Przecież oni od razu się zorientują, że ja ani B, ani M. George mnie nauczy. Z czego się pan śmieje? Z czego? Nie z czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje, z was! Panie! Milczeć! Sapristi, z was się śmieje, z was! Elita! Elita! Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak, hochsztapler i kompletny kretyn. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. To jest słowo honoru, że nie tylko w żadnym Oksfordzie nie był, ale nie zna również żadnego języka. To wy sami wylindowaliście to bydle na piedestał. Wy! I z was się śmieje, głupcy! Z was! Misiu, no co to jest? Co to ma znaczyć? Co to jest? A kim jest ten pan? Och, proszę wybaczyć, panie dyrektorze. To mój siostrzeniec, a szwagier pana prezesa. No, zwykle bywa spokojny. Jest pełna rozumu. To wariat. Biedny chłopak. Ach tak. Proszę, wariat. Proszę państwa, zaraz, proszę. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Zaskoczę dzisiaj państwa, bo mam dla państwa ciekawą informację z zakresu kulisy Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Kulisy ziobrowego wymiaru sprawiedliwości. Parę razy jeden z odcinków tutaj na swoim kanale poświęciłem niejakiemu OMZRiKowi, czyli Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Tam pamiętam, mój kolega Marcin Rola wygrał z nimi kiedyś proces. To jest taki ośrodek obrzydliwy, który się zajmuje za pieniądze nie do końca wiadomo czyje szczuciem i donoszeniem na polskich patriotów. Oni tam permanentnie składają jakieś donosy do prokuratury na ludzi, którzy głoszą poglądy odmienne od jedynie słusznych, urządzają nagonki, szczucie, prawda, na Bogu ducha winnych ludzi, o których ja opowiadałem, tam jakieś nauczycielce z Podlasia zepsuli kiedyś życie ciągłymi atakami, szczuciami. Towarzystwo obrzydliwe. Natomiast szefem, jak państwo wiecie, tego OMZRiKu jest niejaki Rafał Gaweł, czyli kryminalista, który się chowa przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo sąd w Białymstoku wysłał go na 3 lata więzienia za oszustwa. I to jeszcze nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pan Gaweł ukrywa się w Norwegii, ale ukrywa się w taki sposób, że jego adres jest dostępny publicznie w internecie, ukrywa się w taki sposób, że władze polskiego nie ścigają, nikt nawet nie zadał sobie trudu, żeby wystąpić do władz Norwegii o ekstradycję tego przestępcy. Natomiast to, co jest w tym wszystkim najbardziej szokujące, to co innego. Otóż ten nieszczęsny OMZRiK pana Gawła i pana Durkowskiego, on się stał jakimś dziwnym organem doradczym, nieformalnym, nie do końca wiadomo, na jakiej to formalnej sprawie działa, dla prokuratury. Otóż OMZRiK dostarcza
nie tylko donosów dla prokuratury, wskazując palcem, którego patriotę trzeba postawić przed sądem za głoszenie poglądów odmiennych od jedynie słusznych, ale Omsrich stał się też takim ciałem eksperckim, można powiedzieć. Jak prokuratura nie wie, czy konkretna wypowiedź jest tam ksenofobiczna, rasistowska, faszystowska albo z jakichś innych powodów niepoprawna, no to wysyła zapytanie do Omsrichu i Omsrich tej informacji udziela. A ja mam dzisiaj dla Państwa pewną ciekawostkę, o której się Państwo nie dowiedzieliście, nie dowiecie nigdy z mediów. Mam tutaj wyroki, dwa nawet, niezawisłych sądów w Białymstoku. Jednego to jest sądu okręgowego, a drugiego sądu apelacyjnego, które to niezawisłe sądy orzekały w procesie Rafała Gawła oskarżonego o oszustwa. I z uzasadnień tego wyroku, które są oparte o dokumenty związane z badaniami Rafała Gawła, wynika, że jest to człowiek uzależniony od narkotyków. Tutaj na przykład karta 8208 do 8240 mówi tak, że biegli, i tutaj cytat, stwierdzili, wskazując, że wahania nastroju, napędu i aktywności były związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a nie chorobą psychiczną. Ciekawostka, prawda? I cóż tam takiego pisze nam Sąd Okręgowy w Białymstoku, trzeci Wydział Karny, sygnatura 3K78/15. Posłuchajcie Państwo. Biegli podtrzymali opinię w czasie wysłuchania na rozprawie, kompetentnie odpowiadając na pytania, wyjaśnili pewne szczegóły swojego stanowiska, jak też i znaczenie specjalistycznych pojęć. Pracując od wielu lat z osobami uzależnionymi, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby ocenić stan psychiczny badanego. Niekonieczna jest do tego znajomość przypadków uzależnienia od konkretnego środka odurzającego psychotropowego, w tym leku, konsekwencje uzależnienia, skutki kliniczne zażywania danego preparatu, mechanizm funkcjonowania osoby z punktu widzenia ocen za artykułu 31 KK są praktycznie tożsame. I tutaj Sąd Okręgowy w Białymstoku stwierdził, że Rafał Gaweł jest uzależniony od narkotyków, i od tego wyroku wywiódł apelację obrońca Rafała Gawła i pisze tutaj tak. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że oskarżony w dacie popełniania zarzucanych mu czynów był w pełni poczytalny i miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania swoim postępowaniem, podczas gdy Rafał Gaweł od wielu lat leczy się na chorobę afektywną dwubiegunową i uzależniony jest od substancji psychotropowych przyjmowanych w związku z chorobą, co sprawia wątpliwości co do faktycznej możliwości rozumienia przez niego zarzucanych mu czynów. I pisze tutaj pan mecenas Rafał Agawła tak. Również i w tym przypadku opiniujący rozpoznali u oskarżonego jedynie zaburzenia osobowości o cechach osobowości narcystycznej i histronicznej oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jednakże stwierdzili, że nie wpływa to ani na stan poczytalności oskarżonego, ani też na możliwości prowadzenia obrony. Dalej pisze pan mecenas, tak. Biegli ci, dysponując dokumentacją leczenia psychiatrycznego, nie stwierdzili, aby uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz cechy osobowości opiniowanego były czynnikami, które powodują zniesienie lub ograniczenie w znacznym stopniu poczytalności oskarżonego. Także pan mecenas Rafała Gawła sam tutaj przyznaje, że jego klient jest narkomanem. No i patrzcie Państwo, cóż takiego zrobił z tym niezawisły sąd apelacyjny w Białymstoku, sygnatura akt 2AKA 179/16. Pisze tak, niezawisły sąd, prawomocnie. Pisze tak. Od 2013 roku oskarżony był leczony z uzależnienia leksotanem, koaksilem w dawkach przekraczających dawki zalecane przez producenta. Dalej tak. Całość zebranego materiału, dane z akt sprawy, przeprowadzone badania wskazują, że mechanizmy osobowości opiniowanego cechuje niedojrzałość. Badany ma silną potrzebę koncentrowania na sobie uwagi i otoczenia, bywa przesadny i nieadekwatny w ocenie własnej wartości i przekonaniu o sobie. Bywa zwodniczy, pisze tutaj niezawisły sąd apelacyjny w Białymstoku. A ja mam tutaj jeszcze taki fragment. Z dostępnych danych wiadomo, że Rafał Gaweł jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. W przeszłości leczył się z tego powodu u lekarza psychiatry, przyjmował leki, nie podjął jednak psychoterapii uzależnienia.
Miał kontakt z różnymi narkotykami. Głównie przyjmował substancje stymulujące, których działanie polega na wzmacnianiu czynności układu nerwowego. Środki psychoaktywne przyjmował od 16 roku życia. Z czasem przyjmowanie tych substancji się nasiliło. U Rafała Gawła wystąpiły objawy uzależnienia w postaci upośledzonej zdolności kontrolowania używania substancji psychoaktywnych, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości, występowanie objawów abstynencyjnych, używanie substancji psychoaktywnych pomimo wiedzy o szkodliwości i poniesionych strat. I konkluzja jest taka, którą to niezawisły sąd apelacyjny w Białymstoku cytuje jednego tam z biegłych. I tak, czytamy o panu Rafale Gawle. Nie mógł sobie pozwolić na okresy obniżonego funkcjonowania, więc korzystał z tych substancji od 50 do 100 mg. Był wtedy optymistyczny, szybko kojarzył, czasami był na granicy depresji i manii. Przedawkowywał, brał do 3 gramów na dobę. Przetestował większość narkotyków. Marihuana, haszysz, kokaina, dopalacze, LSD. Zażycie LSD w 19 roku życia zakończyło się psychozą kilkutygodniową. Słyszał odgłosy, które ustąpiły i nigdy więcej nie miał takich objawów. Przy dawce 3 gramów ETHCA na zjeździe słyszał głosy, miał wizje, one się pojawiały w formie fleszów. W okresie 2004-2014 używał ten preparat non-stop. To jest wyrok prawomocny już niezawisłego sądu apelacyjnego w Białymstoku. Czyli to jest stan faktyczny, który zgodnie z polskim prawem ma moc obowiązującą. I teraz co z tego wynika? No, z tego wynika, że pan Rafał Gaweł jest narkomanem, uzależnionym od narkotyków, których nazwy tutaj sędzia wymienił w tym prawomocnym wyroku. I to byłby prywatny problem Rafała Gawła, gdyby nie to, że to się przełożyło na problem całego wymiaru sprawiedliwości. Bo facet, który jest skazany za oszustwa, sąd mu udowadnia, że jest uzależniony od narkotyków, zakłada ośrodek, który się zajmuje donoszeniem na polskich patriotów. I ten ośrodek staje się wiarygodny dla polskiej prokuratury, staje się niemalże takim narzędziem eksperckim dla polskiej prokuratury, która pyta, czy konkretne tam wypowiedzi polskich patriotów są czy nie są ksenofobiczne i rasistowskie. Prawda? Czyli tak naprawdę akty oskarżenia o tak zwaną umowę nienawiści, o jakąś tam ksenofobię, o inne bzdury, są kierowane w oparciu o zespół ekspercki, w cudzysłowie ekspercki, kierowany przez narkomana i założony przez narkomana. No przecież to się nie mieści w głowie. Przecież po tym, co ja teraz tutaj ujawniam, to wszystkie wyroki sądów oparte o postępowanie, w którym udział brał OMZRiK, powinny zostać anulowane przez Sąd Najwyższy. No mam nadzieję, że się to stanie. Ci z Państwa, którzy mieliście nieprzyjemność stanąć przed jakimś wysokim sądem oskarżeni o właśnie jakiś tam rasizm, czy ksenofobię, czy mowę nienawiści, czy jakąś inną formę problemu nieznanego w żadnym innym ustroju poza socjalizmem, no piszcie teraz Państwo do Sądu Najwyższego, powołując się, żądając rewizji wyroku i jego uchylenia w oparciu o nowe, nieznane wcześniej dowody, bo przecież nie wiedzieliście Państwo, póki ja tego dzisiaj nie ujawniłem, że wyroki zapadały w oparciu o ekspertyzy ciała doradczego kierowanego przez narkomana. Szok. Ale czy to jest możliwe, żeby o tym nie wiedzieli prokuratorzy pana Ziobry? Czy to jest możliwe, żeby o tym nie wiedzieli prezesi sądów, których takie wyroki zapadają? Czy to jest możliwe, żeby o tym nie wiedział sam pan Ziobro? No, pana Ziobrę zostawiam na boku. To nie jest człowiek jakichś wyższych lotów intelektualnych. No, mój przeciwnik procesowy wieloletni, więc zdążyłem go poznać. Ale przecież to jest rzecz, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Także, proszę Państwa, dedykuję ten materiał wszystkim tym z Państwa, którzy mieliście nieprzyjemność chadzać na ławy oskarżonych wskutek donosów OMZRiKa, instytucji obrzydliwej samej w sobie, bo to każda instytucja zajmująca się donosicielstwem budzi moje obrzydzenie, a instytucja zajmująca się donosicielstwem na polskich patriotów budzi moje obrzydzenie w sposób szczególny. Także podałem Państwu sygnatury, podałem Państwu fragmenty. Kto z Państwa miał nieprzyjemność być oskarżonym w sprawie z denuncjacji OMZRiKa, niech idzie do prawnika i prosi o kasację do Sądu Najwyższego, żeby
w oparciu o te fakty, o które mówię, proces wszcząć jeszcze raz. Ja muszę przyznać, że wiele widziałem w polskim wymiarze sprawiedliwości. To jest taki obszar funkcjonowania naszego państwa, w którym niewiele mnie już jest w stanie zdziwić, ale naprawdę, czegoś takiego, żeby materiały opiniotwórcze dla polskich sądów i polskich prokuratur tworzyło ciało zarządzane, kierowane i założone przez narkomana uciekającego przed wymiarem sprawiedliwości za oszustwa, no, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. I państwo to widzą. Ha ha ha.